Jeworzyński Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego dołączył do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę 28 stycznia zaproszono na drugi rajd Pieszy Woźb. Z trasą wyszło 59 piechurów. Takie wydarzenia szczególnie jednoczą społeczności lokalne we wspólnym, szlachetnym działaniu. Dzisiaj mamy wyjątkowe święto. To jest chyba jedyny taki dzień w roku, kiedy wszyscy Polacy jednoczą się właśnie w dobrym celu. Pokazujemy najlepsze cechy naszego narodu, czyli jednoczenie się w dobrym celu. Dla wszystkich udział w rajdzie ma wielki sens. Pomaganie innym jest ważne, a ponadto przy okazji dokładniej poznaje się miasto. Co w tym dobrego? Ja myślę, że to jest dużo rzeczy dobrych. Przede wszystkim dwie to na pewno. Raz, że zbieramy pieniążki na WOŚP, a drugie, że idziemy dla swojego zdrowia z PTT-kiem. PTT-ek organizuje bardzo fajne rajdy po mieście. Chodzimy takimi trasami, mimo że jesteśmy jaworzniniami, nie znamy tych tras i jesteśmy zaskoczeni, że Jaworzno naprawdę, zresztą zawsze mi się podobało, ale jest naprawdę dla mnie zaskakujące, urokliwe, przepiękne. Przepiękne. Był to rajd, na którym można było zebrać punkty do odznaki miłośnik ziemi jaworznickiej. Było więc i pożytecznie, i szlachetnie. Trudno o lepsze wydarzenie.